Duma Stolicy.pl. Naszym gościem jest nowy napastnik czarnych koszul Łukasz Zjawiński. Witamy na naszych skromnych łamach i przede wszystkim witamy w Polonii. Witam serdecznie, witam. To może na dobry początek taki krótki cytat. Życzę całej Polonii powodzenia i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się nie raz. Mówiłeś nam jeszcze jako zawodnik Lechii Gdańsk w wywiadzie udzielonym nam po jesiennym spotkaniu z Polonią. To było pod koniec października. No, jak się okazało, po 10 miesiącach te słowa okazały się prorocze. No, Polonia utrzymała się w pierwszej lidze, a ty dzisiaj jesteś zawodnikiem Polonii. Tak, tak. No na pewno gdzieś to tak na pewno było, bo pamiętam, że też tak mówiłem, ale bardziej chodziło mi w stylu, że mam nadzieję, że Polonia się po prostu utrzyma ze względu na wielu z właśnie znajomych, którzy w Polonii występowali. No ale życie pisze różne scenariusze i dzisiaj jestem w Polonii. Można powiedzieć, że jestem pełnoprawnym członkiem tej drużyny. Do Polonii wrócimy, tymczasem przenieśmy się nad Bałtyk, konkretnie do Gdańska. Za tobą zwieńczony sukcesem sezon w barwach wspomnianej Lechii Gdańsk, o którą blisko miesiąc temu właśnie świętowałeś awans do Ekstraklasy. Z jednej strony satysfakcja, a z drugiej może żal, że jednak no przynajmniej przez najbliższy rok no nie będzie ci dane rywalizować na tym szczeblu. Powiem tak, no jakby z Gdańska też nikt mnie nie wyganiał. To była też, że tak powiem, moja decyzja i po prostu taką ją podjąłem pod względem takim, że chciałem gdzieś występować troszkę więcej. Wiem, że ostatni sezon nie grałem regularnie, a tego potrzebuję i myślę, że w tym sezonie również mogłoby się to nie zmienić, a to, że nie będę występował w Ekstraklasie w tym roku, to nie jest dla mnie problem, bo po prostu najważniejsze jest dla mnie w tym momencie, żeby grać i moim celem zawsze będzie powrót do Ekstraklasy, więc mam nadzieję, że uda się to z Polonią. Jasne. No powiedzieć, że jeszcze tutaj skupię dosłownie jedno pytanie, jedna kwestia odnośnie Lechii Gdańsk. Właśnie powiedzieć, że przez miniony sezon no, przeszliście jak burza, tudzież maszyna, która zdeklasowała ligę, to właściwie nie powiedzieć nic. No z drugiej strony, jeżeli cofnęlibyśmy się rok wstecz, no to mało kto mógł zakładać taki scenariusz, gdzie, jak pamiętamy, no, w klubie panował taki organizacyjny chaos, zaczynaliście w takich przejściowych koszulkach, nawet trzeba było jeden chyba ze sparingów odwoływać. No, zapytam się tak krótko, jak jest według ciebie składowe tutaj zdecydowało o sukcesie i dlaczego jedną z tych składowych był Szymon Grabowski? Myślę, że trener Grabowski na pewno zrobił dużą pracę, ale też uważam, że drużyna, jeśli chodzi o całość, była bardzo dobrze skonstruowana i była taka idealna, ta młodzieńcza, że tak powiem, fantazja, bo nasza drużyna chyba była najmłodszą, jeśli chodzi o liczbę tak jakby wieku w tej pierwszej lidze. Chyba wydaje mi się, na tym poziomie centralnym dawno nie było tak młodej drużyny. I na pewno też osoba trenera Kevina Blackwella, który przyszedł do nas w połowie pierwszej rundy, który właśnie, tak jak mówiłem, też chłopakom dobrze uzupełniał się z trenerem Grabowskim. To stworzyło taki monolit i przede wszystkim szatnia, bo wiadomo, w Lechii nie da się oszukać. Myślę, że wszyscy wiedzą, że po prostu czas jakieś tam problemy, chociaż nie były one jakieś też przesadnie wielkie z tymi różnymi, nie wiem, co tam wychodziły, jakieś artykuły, czy że płatności, to wiadomo, że gdzieś to tam się pojawiało, ale z drugiej strony było wielu zawodników, którzy chcieli się po prostu wypromować i ta atmosfera, która panowała w szatni, no to na pewno była jedną z lepszych, jaką miałem okazję widzieć. Jasne. No, mimo skończonych 22 lat, no, masz relatywnie spore doświadczenie gry na szczeblu centralnym, no, gdzie miałeś okazję pracować z takimi trenerami o sprawdzonej renomie, jak powiedzmy Janusz Niedźwiedź, Piotr Stokowiec, Dariusz Dudek. No to samo mogę powiedzieć o napastnikach, z jakimi rywalizowałeś. Tutaj był choćby Jordi, Flavio Pajszało, Łukasz Zwoliński. To może takie zbiorcze pytanie, od których z wymienionych wyniosłeś, może nauczyłeś się najwięcej, jeżeli chodzi o trenerów, czy też zawodników, jakich tutaj wymieniłem. Myślę, że to jest ciężko jakby powiedzieć, od kogo wyniosłem najwięcej, od którego najmniej, bo to zawsze staram się czerpać od każdego trenera jak najwięcej. Też był trener Tomasz Kaczmarek, który był w Lechii, bardzo młody trener, który też miał takie świeże spojrzenie na futbol. U trenera Janusza Niedźwiedzia też również to było całkiem co innego. Trener Dudek na przykład dał mi bardzo duże zaufanie, więc w Sandecji, tak? Tak, ciężko. Tak naprawdę swój najlepszy okres jak dotąd miałem właśnie pod wodzą trenera Dudka. I jak tak zawsze mówiłem, że będę też mu za to bardzo wdzięczny, bo zaufał
chłopakowi, który tak naprawdę pół roku nie grał w piłkę, ale nie chcę tutaj mówić, od kogo wyciągnąłem najwięcej, od kogo najmniej, czy jakby kogoś tak ustawiać w rzędzie, bo po prostu od każdego trenera czerpałem jak najwięcej mogłem i każdy trener nauczył mnie czegoś. Jasne. No to już wracając definitywnie do Polonii, czy możesz zdradzić, kiedy pojawiło się pierwsze zainteresowanie Polonii twoimi usługami? No i przede wszystkim, jakie argumenty tutaj przekonały cię do związania się z naszym klubem, dwuletnim kontraktem? Na pewno gdzieś słyszałem o zainteresowaniu Polonii, tak myślę, że 2 tygodnie po lidze gdzieś to się tam pojawiało. Też rozmawiałem z różnymi klubami, jakby też to nie jest jakimś takim, nie wiem jak to powiedzieć, ale nie jest to coś takiego, co mogę ukrywać, że po prostu sprawdzałem każdą ścieżkę. Każdy klub sprawdzałem, z różnymi pracodawcami też rozmawiałem, bo tak to trzeba nazwać, bo tak to wygląda w piłce, ale koniec końców doszedłem do wniosku, że po prostu Polonia będzie najlepszym miejscem na ten moment dla mnie. Czy mnie przekonała? Myślę, że też dużą robotę zrobili zawodnicy, którzy byli w szatni. Też rozmawiałem z nimi, jak to wygląda i też pamiętam mecze, które graliśmy z Polonią i uważam, że miejsce, które zajęli, nie było adekwatne do tego, jaką piłkę też preferowali. Wiadomo, były gorsze i lepsze mecze, ale wydaje mi się, że Polonia nie zasługiwała na to, żeby walczyć do samego końca o utrzymanie. I na pewno plany też tutaj, też plan, który się pojawia. Wiem, że właściciel też bardzo wierzy w drużynę, też gdzieś tam, co wskazuje na to, też podniesienie tego budżetu drużynowego i to, że gdzieś tam po tych rozmowach doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie mi tutaj i myślę, że nie ma też gdzieś się zagłębiać bardzo, co tak do końca mnie przekonało. Myślę, że zawsze te takie decyzje, które czułem zawsze od samego początku, to podejmowałem i po prostu po rozmowach z panem Kosiorowskim też i tutaj z ludźmi z klubu odczułem takie wrażenie, że po prostu będę tutaj potrzebny i tak to się zakończyło, że podpisałem kontrakt z Polonią. Jasne. No mówiłeś tutaj, że rozmawiałeś z chłopakami z szatni. Jeżeli dobrze pamiętam, to kiedyś przyjechałeś tutaj z Michałem Bajdurem, jeszcze w barwach rezerw Legii, a też występowałeś w reprezentacjach młodzieżowych z Wiktorem Pleśnierowiczem. Dokładnie, dokładnie tak. Z Nikodemem Zawistowskim również występowałem w Legii. Tak, tak. Więc co prawda jest rok starszy ode mnie. Też bardzo dobrze koleguję się z Matiem Michalskim, więc troszkę zawodników tutaj znałem i też wielu zawodników znałem z boiska, więc no, na pewno to nie było dla mnie coś takiego ciężkiego, żeby wejść do tej szatni i czuć się nieswojo, a raczej czuję się bardzo dobrze i ta klimatyzacja przebiega bardzo szybko, bo raczej nie jestem zawodnikiem, który stoi gdzieś w kącie i po prostu czekasz, ktoś się do niego odezwie, więc myślę, że to też działa na plus dla mnie i dla całej drużyny, bo jak najszybciej będę mógł wejść na ten swój poziom. No tak, na pewno dobry początek. Przed rozpoczęciem naszej rozmowy odsłuchałem sobie wywiad, jakiego dzisiaj udzieliłeś mediom oficjalnym, no gdzie wspomniałeś, że masz już za sobą pierwszą grę wewnętrzną, jako takie wprowadzenie, klimatyzacja z drużyną. No to może nam troszeczkę zdradzisz, czy twoja drużyna wygrała, ewentualnie, czy może coś już ustrzeliłeś? Gra wewnętrzna to za dużo powiedziane, to raczej był takie gierki treningowe, więc nie rozwodziłbym się na tym zbyt bardzo, ale myślę, że nie ma co też o tym rozmawiać, bo tak naprawdę prawdziwy test to będzie teraz już w sobotę z Wisłą Płock, gdzie tak naprawdę to bardziej będzie przebiegać jako ten taki test przed ligą, bo wiemy, że Wisła też była bardzo bliska baraży w zeszłym sezonie, więc będzie to fajny test dla nas i zobaczymy, jak się pokażemy w tym sparingu. Mam nadzieję, że jak najszybciej zacznę strzelać dla Polonii, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Okej. Okay. No, w naszych takich przedsezonowych wywiadach zawsze staramy się jakby naszym kibicom przedstawić troszkę szerzej zawodników, którzy związali się z Polonią. Pamiętam, że w jednym z wywiadów powiedziałeś o sobie: mam niezłe wejście na piłkę prostopadłą, dobrze gram głową. Moją zaletą jest też to, że potrafię grać obiema nogami. Jestem napastnikiem od czarnej roboty. Podtrzymujesz? Myślę, że tak. No, jakby wiadomo, że się cały czas chcę rozwijać i rozwijam na każdej płaszczyźnie, ale myślę, że to mnie cechuje, to, że jestem właśnie typowym napastnikiem
jeśli drużyna potrzebuje takiego typu zawodnika, no to myślę, że idealnie pasuje do tego opisu. Jasne, to jeszcze tylko tak pod koniec może podrążymy kwestie taktyczne. Polonia prawdopodobnie, tak jak w poprzednim sezonie zresztą, będzie grać tak jak do tej pory, ustawieniem z jednym napastnikiem i dwiema dziesiątkami po bokach. No oznacza to, że jest napastnik ten, tak, skazany jakby na, no nie ukrywajmy, bardzo dużo walki z obrońcami, co tu dużo mówić, też Charówkę przez 90 minut. No trener Smalec dodatkowo wymaga też od każdego zawodnika z pola, no, powiedzmy, nazwijmy to zadań w defensywie. To może jak odnajdujesz się w takiej roli, ewentualnie czy trener Smalec już określił ci konkretnie, czego od ciebie oczekuje? Myślę, że na to wszystko, czego oczekujemy, będzie też jeszcze czas, bo tak naprawdę nie jestem aż tak długo w klubie, ale gdzieś już zapoznałem się z tym, czego trener oczekuje od napastnika. Myślę, że to, o czym mówimy, nie jest mi obce, bo tak jakbyśmy prześledzili Lechię w zeszłym sezonie, no to my bardzo dużo przejmowaliśmy piłek, bardzo dobrze graliśmy w pressingu wysokim i również w tym średnim, więc myślę, że to nie jest mi obce. A czy chodzi o grę na jednego napastnika, czy może być na dwóch, nigdy tak naprawdę nie wiemy, bo czasami mecz może wymagać dwóch napastników, a ja nie ukrywam, że czuję się dobrze w obydwu tych formacjach, więc ani nie jest mi obca ta walka samemu, ani obca jest mi walka we dwóch, więc uważam, że to też jest dodatkowa taka dobra cecha moja, że mogę współpracować również z drugim napastnikiem, więc na pewno to jest dodatkowy wariant. No cóż, pozostaje mieć nadzieję, że stworzycie super duet z Szymonem Kobusińskim. Jeszcze tutaj dosłownie jeden cytat, to był chyba rozmowa z Tymkiem Kobielą. Pamiętam, że wspomniałeś tam, że masz taki no, duży dystans do tego, jak cię oceniają, jak oceniają ciebie, twoją grę. Ludzie no, w social mediach, w komentarzach, prawda? No i czytając je jakby po twoim przyjściu na K6, no to były takie opinie, powiedzmy, że podzielone. Niektórzy pisali, że super transfer, bardzo dobre wzmocnienie. A druga grupa, powiedzmy, że oceniała cię przez liczbę takich zdobytych bramek, prawda? Bramek w porównaniu do liczby rozegranych meczów. Tam w Lechii to było 31 spotkań i 5 bramek, tak? No i teraz może tak przekornie zapytam właśnie, jak byś przekonał do siebie kibiców, którzy patrzą na ciebie no bardziej przez pryzmat, powiedzmy, tych zdobytych bramek ostatnio? Ja nie mam zamiaru tutaj nikogo osobnie przekonywać, bo to nie jest moim zadaniem. Można mówić właśnie, ja sobie zdaję sprawę z tego, jak wygląda postrzeganie dzisiejsze napastnika, bo nie oszukujmy się, oprócz bramkarza też jest to bardzo ciężka sytuacja, bo możesz grać tak naprawdę bardzo słaby mecz, ale strzelisz gola i tak naprawdę wszyscy o tobie mówią, ale też mówiąc o 31 meczach, to trzeba wziąć pod uwagę, ile minut rozegrałem. Nie wiem, czy pan to prześledził, ale biorąc pod uwagę 31 meczów, a zagrania 900 minut, no to ile wychodzi to mniej więcej na mecz, to już sami sobie trzeba odpowiedzieć, ale to też nie jest to, że ja się gdzieś tym bronię, bo tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, kto, wiadomo, opinie są ważne, ale bardziej jeśli chodzi o bliskie mi osoby, jeśli rozmawiam też z ludźmi, którzy są mi blisko, chcą, żebym ja też coś poprawił albo się udoskonalał, to ja tego słucham, ale wiemy, jak wygląda dzisiejszy świat, wiemy, jak wiele można w internecie powiedzieć, że tak naprawdę każdy jest bezkarny, ale dla mnie to nie jest problem. Ja mam bardzo duży dystans do siebie i nie będę ukrywał. No ja sam bym, to nie, gdybym ja wiedział, dlaczego na przykład ktoś strzela więcej bramek, a ja na przykład strzelam i w danym momencie mniej, to bym to robił, żeby strzelać tych bramek więcej, więc czasami różne składowe się na to się składają, ale też nie mogę sobie tym zaprzątać głowy, bo wiem, że gdy gram systematycznie, no to mogę te bramki zdobywać i też to nie jest przypadkiem, że gdzieś w tej Lechii bądź co bądź nie grałem jakoś minutowo wiele, ale w każdym meczu gdzieś występowałem, czyli w drużynie, która awansowała do Ekstraklasy na ten moment, więc wydaje mi się, że w piłkę muszę umieć grać, no bo tak naprawdę nie pojawiłbym się na tym poziomie centralnym. No cóż, jak najbardziej. No cóż, wszyscy mamy nadzieję, że będziesz miał takie wejście jak w Sandecji Nowy Sącz, która była bliska polonijnemu sercu, no, gdzie to akurat na te bramki nie mogłeś narzekać. Tak, tak. No nie ukrywam, że to było naprawdę fantastyczne wejście. Myślę, że wiadomo, ja gdzieś wiedziałem, że mogę strzelać, ale też się sam nie spodziewałem takiego początku, bo to był też moment, w którym ja potrzebowałem po prostu gry. Tak naprawdę mój pierwszy sezon, nawet nie sezon, pół sezonu w seniorskiej piłce na poziomie pierwszej ligi, więc tak naprawdę było to dla mnie również zaskoczeniem, ale tak jak mówiłem, jeśli jest zaufanie, jeśli gdzieś pojawiają się te minuty, no to o siebie się nie martwię i tyle.
Jasne. No cóż, zatem nie będziemy cię dłużej męczyć, bo zapewne dużo jednostek treningowych za tobą, a przed wami już w sobotę mecz sparingowy z Wisłą Płock, no, gdzie będzie pierwszy raz okazja zaprezentować się i z nowymi kolegami już w takim pełnowymiarowym meczu i przed nowym sztabem, tak? Tak, zdecydowanie. No wiadomo, ja się zapatruję na to tak, że nie mogę się doczekać. Wiadomo, że gdzieś ten proces aklimatyzacji przebiega fajnie. Wiadomo, że też boisko będzie wszystko weryfikować, ale też jestem spokojny tego, bo wiem, że trzeba się poznać z chłopakami. Muszą też. To nie jest tak, że tak naprawdę z buta można znać kogoś na wylot, więc na pewno nie mogę się doczekać, żeby jak najszybciej z każdym z nich występować na boisku. Jasne. No i cóż, tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę, że poświęciłeś nam ten kwadrans i cóż, do zobaczenia na K6. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki.